Bez względu na to, czy jest to duża sieć, czy to jest duże centrum handlowe, mała firma, startup, on jest tyle wart, na ile sprzedają się jego produkty. I tutaj oczywiście kompetencją podstawową każdej firmy jest sprzedaż. Sprzedaż jest możliwa wtedy, kiedy oczywiście wracają klienci, są zadowoleni, bo właściwie XXI wiek, w którym żyjemy, to jest bezwzględna walka o każdego klienta. Przy tak dużej konkurencji, przy tak ogromnym absolutnie tutaj wyborze wielu produktów na rynku, no oczywiście liczy się, aby raz pozyskanego klienta po prostu nie stracić. Stąd oczywiście ten pośpiech, stąd to wyprzedzenie w czasie, no i oczywiście po części na pewno wykorzystywanie wielu zasad związanych oczywiście ze sprzedażą. Są słynne oczywiście bardzo wykorzystywane często zasady Cialdiniego, profesora z Włoch, między innymi zasada społecznego dowodu słuszności. Ona zresztą związana jest z zjawiskiem konformizmu. Tutaj trzeba wyraźnie powiedzieć, że my ulegamy wpływom innych ludzi, właśnie zachowujemy się bardzo często, kupujemy po prostu emocjonalnie. Czy widziała Pani może w sklepach, że już są artykuły świąteczne? Czy rzuciły się Pani? No już są dawno już, tak, oczywiście. Mhm. Od ilu tak mniej więcej czasu, jak Pani tam dostrzegła? Oj, przynajmniej z 3 tygodnie, czy nie więcej. Mhm. A co Pani o tym sądzi? Nie. To nie, to tak dopiero w grudniu powinno być, początek grudnia. A dlaczego? No bo wie Pan co, no, grudzień to wiadomo święta, no to wiadomo, to się udziela, nie? No, a już listopad, no choć. Tak już niekiedy jeszcze i wcześniej, już i w październiku widziałam już nawet. No za szybko się pojawiły, bo one już były we wrześniu gdzieś. We wrześniu? Tak, we wrześniu już widziałam, tak. A widzieliście już coś konkretnego? Nie wiem, jakieś choinki, czy bardziej ozdoby? Ozdoby. We wrześniu na jakieś takie Mikołaje, tak, i tak dalej. Tak. W sklepach, no to jeszcze nie ten czas, ani klimat. A jaki jest właśnie ten czas i jak u Was, że tak powiem, czas, odległość, jaka byłaby najlepsza, jaki termin najlepiej? Koniec listopada, to jest takie maksimum. Mhm. A w ogóle już myślałyście o świętach, bo one będą teraz pod znakiem, że tak powiem, inflacji, może być wszystko droższe, już myślałyście o tym, czy na razie nie jest jeszcze czas, jak to u Was? Ja myślałam. Ja też, tak powoli. No, widać już. Już bardziej nad prezentami, czy bardziej nad samymi tymi świętami, nad samą Wigilią? Raczej nad prezentami w moim przypadku. Ja nad tym radę. Choinki widziałem. Już choinki są? Tak, choinki. Ale prawdziwe, sztuczne? Sztuczne. A co Pan o tym sądzi? Bo mamy praktycznie początek listopada, do świąt jeszcze tyle czasu. Co Pan o tym sądzi, o takim przedziale? Bardzo mnie to dziwi, denerwuje. Robią sobie szkodę. Przecież ludziom tak spowszednieją te święta, że jestem bardzo przeciw tak wczesnemu pokazywaniu akcesoriów związanych ze świętami. A jaki byłby taki w miarę dobry termin, żeby ludziom nie obrzydło się, jak Pan myśli? Tydzień, dwa przed świętami. Góra. Ja zawsze uważam, że to jest za wcześnie. To jest po prostu, skończył się wszystkich świętych i zaczynały się ozdoby świąteczne w sklepach. Poroniony pomysł. A taki termin, jaki byłby najlepszy dla Pani? No minimum 2 tygodnie przed świętami. Grudzień, no niech to będzie połowa nawet grudnia. Przecież te święta są pod koniec grudnia. No zdecydowanie. Bezsensowne to jest. Bezsensowne. No już po wszystkich świętych chyba. I co Pani o tym sądzi? Odnośnie tego? No, że za wcześnie. Zdecydowanie za wcześnie. A jaki byłby najbezpieczniejszy termin, taki w miarę, żeby się nie obrzydło? No w grudniu, jak jest adwent, się zaczyna, według mnie. Według mnie to jest po prostu za szybko, bo jakby dopiero mamy początek listopada, to się już jakby wszystko zmienia. Równo zaczął się listopad i już wszędzie mogły być, nie wiem, muzyczki świąteczne albo coś takiego, więc według mnie to jest po prostu za szybko. A jaki jest dla Ciebie najodpowiedniejszy termin? Jaki byłby taki w miarę bezpieczny? Mniej więcej końcówka listopada, tak. 28.